Częstochowa chce się pozbyć uciążliwych i niebezpiecznych odpadów, które są nielegalnie składowane na terenie prywatnych magazynów przy ulicy Filomatów blisko centrum miasta. Właśnie został ogłoszony przetarg na usunięcie odpadów, co ma kosztować kilkadziesiąt milionów złotych. Paweł Jędrusik. Urzędnicy szacują, że w halach magazynowych przy ulicy Filomatów zgromadzone jest około 6 tysięcy ton niebezpiecznych odpadów. Liczymy, że już w tym roku pierwsze tony, bo co najmniej 200 ton w tym roku jest szansa, żeby zostanie wywiezione z tego terenu. Później 2,5 tysiąca, no bo jest szacowane, że do 2025 roku uda się wszystkie te odpady stamtąd usunąć i zutylizować. Obecnie na teren hal obowiązuje zakaz wstępu, a teren jest monitorowany i patrolowany. Wywóz i utylizacja odpadów będzie kosztowała kilkadziesiąt milionów złotych. Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej przekaże na ten cel maksymalnie 37 milionów złotych, co ma stanowić nie więcej niż 55% kosztów.